przewodniczący dotyczy nawet sprzedaży części działań. Przy ulicy Gniezdnej, tak będzie przedstawienie projektu planu. Dyrektorze, znalazłem sprawę, paragraf pierwszy, który się pozytywnie sprzedaż części działki numer 59, łamane przez 4, problem 7-1 w na podwórze położonej przy ulicy Gniezdnej w Krakowie. Celowana warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej odnośnie do numer 59, łamane przez 1. W związku z wpisem do działu skarbu miasta UMK w dniu 7 lutego 2014 roku. Paragraf 2 uchwały, przepraszam, traci moc uchwała numer 487 momencie 643 przez 2013 Rady Dzielnicy 8 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sprzedaży części działki nr 55 łamane przez 4 obręb 7 jednostka ewidencyjna pod górze położonej przy Dzielnickiej w Krakowie. Paragraf 3 uchwały z dnia podjęcia w wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, opinia zarządu pozytywna, 4 za, 1 głośno. Uzasadnienie. Uzasadnienie do podjętej uchwały z dnia 18 grudnia 2013 roku, w której Rada Dzielnicy negatywnie zaopiniowała sprzedaż części działki o numerze 59-64, zwrócono uwagę na brak precyzyjnej informacji, która część działki ma podlegać ewentualnej sprzedaży. Obecną uchwałę podejmuje się w związku z faktem, że Rada Dzielnicy otrzymała stosowną informację o części działki przeznaczonej do sprzedaży. Sprzedaż części działki nie będzie kolidować z ewentualną regulą ulicy Gniezdnej i jest zgodna z zapisami NPZP obszarów ekonomicznych. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Kto z państwa się zgłosił?